Ale na własnej połowie, daleko do bramki Kroga, Tomasz Łapiński przed własnym polem karnym, przerzuca na prawą stronę do Bajora. Bajor faulowany wyraźnie przez Daugarda. Rzut wolny dla Polaków, ale nadal daleko do pola karnego. Wycofanie piłki do Michalczuka. Michalczuk zaś nie podbił lekko piłkę do Citki, czy to zostawił do Michalskiego. Michalski w pole karne, ale tam szybszy od Dębińskiego. Po raz kolejny kędzierzawą czupryną grający Norweg Dan Egen. Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Bajor z autu do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi to się rozkował. Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak za ładnie tam się zachował. Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem. Wojtela albo Dębiński. Cudowna akcja Polaków, obuszczonej głowy kibiców Danii. Jest gol! Trener Smuda wpadł na boisko. 90. minuta spotkania. Widzew przegrywa 2-3. Kto strzelił tego gola? W tej chwili nieistotne, ale jest przylew w prawym słupku. Stał nasz zawodnik i głową dobił piłkę do pustej bramki. Tuńczycy mieli cudowne sytuacje. Teraz oni rzucają się do ataku. 90. minuta gry. Panie Achmed, kończ parę! Akcja z Gdyszyków. Szczęsny! Łapie piłkę. Co za nerwy. Daniel Bogusz, ten, który nie mógł siedzieć na ławce rezerwowych, na trybunach zaciska pięści. Poprawia swą elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem przy piłce Ryszard Czerwiec ślizgiem ładnie odebrał piłkę Duńczykowi. Jest Czerwiec z prawej strony. To on był faulowany. No może ja już też przesadzam, może to Polak faulował. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Teraz na moim stoperze 90. minuta gry. Morgan Krok wybiegł daleko ze bramki, on rozpoczyna grę. Nie ma końcowego gwizdka, wracajcie Polacy! Wracajcie, brońcie się, Duńczycy będą strzelać! Wybij tę piłkę! Dobrze, Dębiński! Przechwycił ją! Teraz trzymaj, daleko od bramki, ładnie minął Koldinga! Dębiński sam na sam z bramkarzem! Dębiński! Gojema! Jezus Maria! Co się dzieje w takiej sytuacji? Może nie wykorzystać Polak! Kończ, panie Achmed Sakar! My już może grajmy ten mecz 2-3, ale już kończmy! Wracajcie wszyscy widzewiacy pod bramkę! 2-3 przegrywa Widzew, a to daje szansę awansu! Michalski wybija daleko, jak najdalej! Szymkowiak z ławki rezerwowych chciał tutaj wpiec na boisko. Wybij tę piłkę, ale z autu wrzucają Duńczycy. Jeszcze wygrali główkowy pojedynek. Teraz przydałoby się doświadczenie. Egen pod polem karnym. Jeszcze Czerwiec. Nie, to Szarpak głową przedłuża. To Szczęsnego może złapać. Będzie chyba Liga Mistrzów. Teraz dobre wybicie Szczęsnego. Znowu Dębiński z prawej i z lewej strony. Ale nie chciał przejąć piłki. Panie sędzio, 92. minuta gry. Nie było przerw, nie było kontuzji. Dlaczego pan nie przerywa tego spotkania? Duńczycy za mocne podanie, czy przejmie? Nie przejmie. Wybił w trybuny, bo Hansen niech wybija jak najdalej. Radość łódzkich kibiców. Wszyscy się cieszą. Duńczycy za nie mówili. Eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach. Eleganccy mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty. A jednak nie będzie radości. Niewielki, miał być wielki sukces, a tymczasem Duńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają na razie Ligę Mistrzów. Panie sędzio, to 93. minuta gry kontra Polaków. Citko do Szarpaka za mocno. Morgan Krok łapie piłkę. No dlaczego pan nie gwizdze? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Czesny! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Turku, kończ ten mecz! Wybijają Polacy piłkę, podobnie udaje się już o Szarpaka, ale to się w tej chwili nie liczy. Tuńczycy zrezygnowali, tak, przeszkadzaj, podbiegnij do tej piłki. Tuńczycy jeszcze atakują, Polacy cofnięci głęboko. O Boże, co się dzieje, jeszcze akcja Duńczyków z lewej strony. Nie ma tutaj żadnej akcji, choć jest główkowa Daugard, ręką chyba odbił któryś z Widzewiaków, ale jest, przegrali, 3-2. Przegrali, proszę Państwa, ale jesteśmy w Lidze Mistrzów. 2-1 przed 2 tygodniami w Łodzi wygrali Polacy
tu choć przegrywali 0-3, to jednak strzelili 2 gole i mimo, że przegraliśmy tutaj, odrobiliśmy straty. Przepraszam, Duńczyku, nie przeszkadzaj, ja kończę transmisję, on teraz mnie uderzył, nie pozwala mi się cieszyć, więc na razie, Jarku, oddaję głos do Warszawy.